Spotkaliśmy się dzisiaj z panią prezes strefy ekonomicznej, panią Aleksandrą Jankowską, po to, żebyśmy ocenili i zobaczyli zasoby gminy Pelplin. Przedstawiliśmy w prezentacji to, co mamy najlepsze w zakresie inwestycji. Pelplin się zmienia, przychodzą nowi inwestorzy, ale też chcemy współpracować w tym zakresie ze strefą ekonomiczną. To będzie nasz partner i, że tak powiem, biznesowy, ale też i przede wszystkim chcemy korzystać z tego silnego brandu, jaką jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Sposób przygotowania inwestycji, jej promocji, tego jak ona jest rozpoznawana, niewątpliwie jest najlepszy w strefie ekonomicznej, dlatego się tym bardziej cieszę, że pani prezes znalazła chwilę i mogliśmy te tereny dzisiaj zobaczyć. Wszystkie tereny dzisiaj zaprezentowane przez pana burmistrza są bardzo atrakcyjne i zdecydowanie wiem, że na pewno będziemy obejmować je strefą i myślę, że nasza współpraca przyniesie efekty wymierne jeszcze w tym roku, bo mamy chwilę czasu na to, żeby przygotować tutaj wejście strefy. Myślę, że razem ściągniemy tutaj bardzo dobre inicjatywy do Pelplina i rozwiniemy też lokalne.